Kolejny druk, wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego gminę, własność gminy miejskiej Kraków położonego w budynku mieszkalnym przy ulicy Tynieckiej nr 16 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 23 lutego 2103 roku udziału wynoszącego 67-tysięcznej części nieruchomości gruntowej, w której położony jest budynek. Projekt prezydenta miasta Krakowa. Druk nr 1459. Pierwsze czytanie referuje pani dyrektor Witkowicz. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Tynieckiej. Lokal o powierzchni 16 m 81 cm, znajdujący się w parterowym budynku, w którym są trzy lokale mieszkalne, a to jest ostatni lokal, który jest własnością gminy. Jest to również lokal przeznaczony do remontu. Cena wywoławcza, bo będzie przetarg ustny nieograniczony, jeżeli Państwo oczywiście wyrazicie zgodę, wynosi 41 935 zł, to jest po 2495 zł za metr kwadratowy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 15.10.2013 roku, godzina 15. Ostateczny termin wprowadzania poprawek na 17.10.2013 roku, godzina 15.